Dzień dobry, witam w niedzielne popołudnie, godzina 13, zaczynamy stream, niewykluczone, że pierwszy z dwóch dzisiejszych, ponieważ tak bym sobie chciał tą niedzielę na dziś wykorzystać. Dziś stream pod znakiem transferów w końcu do naszej przebudowywanej FC Barcelony i jak pamiętacie pewnie wczoraj, zapowiadałem, że poza odmłodzeniem naszej drużyny, sprzedażą tych starych piłkarzy, sięgnę po jednego albo dwóch piłkarzy klasy światowej. Cześć Kamil, siema, siema Krystian, siema Dawid, Paweł, witam wszystkich. I takim pierwszym z piłkarzy klasy światowej, którzy już trafili do Barcelony dzisiaj, jak wstałem, nie mogłem się powstrzymać, jest 25-letni serbski pomocnik Sergiej Milinković-Savić. Jeden z moich ulubionych zdecydowanie środkowych pomocników. Jak wiecie, ja ubóstwiam w Football Managerze pomocników długodystansowych. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby no tak naprawdę pierwszy raz obejmuję tak olbrzymi klub na starcie kariery, żeby właśnie nie skorzystać z Milinkovića-Savicia, ponieważ to jest chłop, którego zawsze chciałem mieć w składzie, którego zawsze chciałem wykorzystywać i po prostu w składzie mieć. Cześć Dariusz, cześć Bizonek, cześć Damzer, Jan, Nek, siema Fakofej. Dzięki Mateusz, również życzę miłej niedzieli. Natomiast tak, no, skoro jest to nowa gwiazda naszej drużyny, to zasługiwał również na gwiazdorski kontrakt, który też otrzymał w wysokości aż 12 milionów funtów rocznie, ale mam nadzieję, że to nie będzie dla nas wielki problem, ponieważ no ciągle na liście transferowej do wyjazdu z naszego klubu szykują się takie nazwiska jak Busquets, Rakitic, no i ten Jordi Alba, do tego jeszcze Neto. A Jordiego Albę chciałbym być może spieniężyć dlatego, że dokonałem również drugiego transferu, którym jest wielki powrót Alexa Grimaldo na Camp Nou, 24-letniego lewego obrońcę, który zrobił naprawdę duży postęp po odejściu z Barcelony. Poprzedni zawodnik Benfiki Lizbona, jeden z tych piłkarzy, którego bardzo żałowałem, że odszedł z Dumy Katalonii w tym 2016 roku. Zazwyczaj Alexa Grimaldo gdzieś w FM-ach tam powiedzmy 15, 14 czy nawet wcześniej ściągało się za około właśnie milion funtów z Barcelony gdzieś do nawet polskich klubów i to był taki zawsze zawodnik numer jeden, czy obok Adamy Traore na przykład. No jest przed wyścigiem i pewnie będzie jeszcze stream po wyścigu. Dzisiaj, teraz właśnie jak rozpocząłem stream, to pogramy mniej więcej do godziny 15 do wyścigu Formułki 1. I tak właśnie, takie właśnie dwa transfery udało mi się wykonać przed rozpoczęciem tego streama. No i dzięki temu ten skład wygląda naprawdę dość nieźle. Możesz, Kamil, ja sam mam na to poważną ochotę i chyba właśnie niedługo tak zrobię, bo powiem wam, że po sobocie trochę głowa boli. No, od czego jest niedziela, tak? No i tak, ciągle jak mówiłem, staramy się wypchnąć z klubu Busquetsa, którym interesuje się Arsenal, United interesuje się Rakiticiem, Pedro Neto interesuje się Osasuna, więc tutaj troszkę słabiej. I ciągle mam sporą zagwozdkę co do taktyki naszej drużyny i mam nadzieję, że dzisiaj wspólnymi siłami uda nam się coś tutaj w tej kwestii wymyśleć. Będę słuchał waszych porad. Natomiast sprawa kolejna wygląda tak, że jeszcze złożyłem ofertę bardzo dużą za środkowego obrońcę Interu Mediolan Milana Skriniara, ponieważ z naszego klubu wczoraj odszedł Gerard Piqué na zasłużony odpoczynek do Paris Saint-Germain i złożyłem ofertę w bardzo, bardzo wysoką, w wysokości aż 70 milionów funtów za Milana Skriniara, z tym, że no nie mamy na razie pieniędzy na sfinalizowanie takiego transferu, więc no prawdopodobnie Milan Skriniar będzie musiał zaczekać. Chciałbym, żeby obok Umtitiego właśnie występował jakiś taki światowej klasy środkowy obrońca.
O Boże, co ja powiedziałem? Światowej klasy obrońca i wtedy mielibyśmy właśnie Umtitiego, Skriniara i dwóch rezerwowych w postaci Clementa Lenglet i Jean-Claire'a Todibo i to myślę, że wystarczyłoby nam w 100%. Nie mam serca do tego, żeby pozbyć się z Barcelony Sergiego Roberto, ponieważ no to jest kawał właśnie Blaugrany. Alex Grimaldo jest na lewej stronie naszej obrony. Jest również ciągle Jordi Alba, za którego z chęcią wysłucham jakichś ofert, no ale na razie takowe się niestety nie pojawiają. Trent Alexander-Arnold kosztowałby ze 150 milionów funtów, więc na razie nie ma na to najmniejszej możliwości. Cześć Mariusz. Klasowej światy. Cześć Repari. Witam. Tak więc no dziś zajmujemy się tymi transferami do klubu oraz taktyką. W kwestii obrony, no to już tak jak powiedziałem, w kwestii środka pomocy mamy Milinkowicza Savicia, mamy Pjanicia i tutaj Frankiego de Jonga, który niestety wypadł nam z kontuzją na 2 tygodnie około. Myślę, że tak właśnie będzie wyglądała ta nasza środkowa pomoc. Do tego mamy rezerwowych, raczej nie chcę, żeby tam był, nie chcę, żeby w naszym klubie pozostał Rafinha i ciągle nie wiem, jaką pozycję znaleźć dla Filipe Coutinho, który powrócił z Bayernu Monachium. Kurde, może w ogóle też by go opłacało się sprzedać, 68 milionów wart, prawie 20 milionów funtów zarabia, no tutaj musimy wspólnymi siłami coś wymyśleć. Cześć Oliwier. Lautaro Martinez, zastanawiałem się również nad napastnikiem. Erling Haaland ma w kontrakcie z Borussią Dortmund klauzulę odejścia w wysokości 65 milionów, no ale kurde, ciągle musimy tutaj pracować nad, no niestety nad, kurde, ten Rafinha, nie wiem co z nim zrobić, nad wyrzuceniem tych piłkarzy, sprzedaniem tych piłkarzy i zarobieniem troszkę pieniążków. Tam zaakceptowałem ofertę za Araujo, jak widzieliście, w okolicach 2,5 miliona funtów. Nie jest nam ten zawodnik do niczego, broń Boże, potrzebny. Żaden klub nie interesuje się Mateusem Fernandeszem, który przed chwilą dosłownie trafił do Barcelony, a my już go wypychamy. Upamecano. No na razie nie, no ja bym wolał raczej od Skriniara, od Upamecano właśnie Milana Skriniara. Nie ma niestety zainteresowania również Filipe Coutinho. Ciekawe ile by, a możemy go wystawić w sumie na listę transferową. No zobaczmy. Wystawmy go na sprzedaż i zobaczymy, czy jakieś zainteresowanie się pojawi. Możemy też zaproponować go klubom. Bo kurde, tutaj niewykluczono, że moglibyśmy jakieś bardzo duże sianko zarobić. Suareza wczoraj sprzedaliśmy, zapraszam do oglądania odcinka zerowego. No zero zainteresowania niestety Filipe Coutinho, choć tu się pojawiło oferty wypożyczenia. No wypożyczenie to nie wchodzi tutaj raczej w grę. To co, to zaproponować, żeby... Zaproponowałem, żeby sam rozglądał się. Będzie Piotrek, będzie. Będzie Kuba. Dobra. To może dla tych, których wczoraj nie było na streamie, przypomnę tylko, kogo wczoraj z klubu sprzedaliśmy. Przede wszystkim jest to Luis Suarez, który powędrował do Manchesteru City za 39 milionów funtów. Dalej pozbyliśmy się Juniora Firpo, naszego lewego obrońcy, do Manchester United. Arturo Vidal odszedł do Paris Saint-Germain i podobny los spotkał Gerarda Piqué. Wietrzenie szatni mamy bardzo, bardzo poważne. Carles Alenian za 10 milionów wylądował w Cardiff. Martin Braithwaite za 6 milionów w Newcastle. Więc no, ten szrocik w ramach przebudowy zrobił z klubu wyjazd. Czy nie mogę Busquetsa zostawić na ławkę? No nie, no po to odpalałem taką karierę w ramach przebudowy, żeby właśnie tych piłkarzy typu Piqué, Rakitic, Busquets, Suarez już z klubu się pozbyć. To jest taka luźna kariera. Nie zależy mi aż tak tutaj na tym,
kurde, nie zależy mi na długowieczności jakby tej kariery, tylko tak w ramach eksperymentu coś takiego zrobić. No podsumowanie okna, tu będziemy królowali w tym oknie transferowym oczywiście. Tak, dawczo. No, na fmps.pl masz instrukcję, jak to zrobić. Griezmana zostawiam, tak. Griezmann jednak jest zawodnikiem klasy światowej i wolałbym go pozostawić w klubie. Tutaj wypożyczenie Fernandesza nie wchodzi w grę. Raczej proponowałbym go sprzedać. Nie wiem, Dariusz, w przyszłym tygodniu. Tak, no i kurde, nie wiem jak tutaj tych piłkarzy poustawiać, nie? To jest taki nasz kataloński problem, powiem wam. No i chętniej to ja bym, kurde, Messiego korzystał tutaj na dziesiątce, a tutaj wstawił napastnika typu właśnie Lautaro Martinez albo coś w ten deseń, nie? Albo Erling Haaland, taki nietypowy napadzior. No nie, Laporte będzie bardzo, bardzo drogi. Na Antoana Griezmana też tutaj miejsca za bardzo nie widzę, jest, kurde, niby najlepiej czuję się w roli napastnika, no ale jak to zrobić, powiedzcie mi. Chyba, że moglibyśmy grać tylko dwójką w pomocy, wtedy Messi mógłby otrzymać tą swoją pozycję numer 10. Antoana Griezmana moglibyśmy przesunąć na pozycję napastnika. No i wtedy tutaj zrobiłoby się miejsce dla Filipe Coutinho, powracającego do Barsy, obunożnego. Nie wiem, co o tym myślicie. I też nie wiem w sumie, czy Leo Messi dobrze by się czuł, bo ta pozycja numer 10 w Football Managerze, no to niestety 20 nie należy do najbardziej efektywnych. Jest Miralem Pjanić, Milinkowicz-Savić. Wtedy nie potrzebowalibyśmy aż tylu pomocników, nie? Nie chcę sprzedać Messiego. Messi to jest najlepszy piłkarz świata, więc dość ciężko byłoby go zastąpić. Logan David, 3 złote. Pamiętasz piękną panią fizjoterapeutkę? Znalazłem lepszą https://akamaidg.net/ugc/16161850797421. Oczywiście, że pamiętam piękną panią fizjoterapeutkę. Już sobie wejdę w ten link, który mi wysłałeś. Ty, sekretarka, nie czytaj linku. Boże. Dobra, dzięki. Już zaraz sobie obczaję panią, inną panią. Może zaraz trafi do sztabu szkoleniowego naszej Barcelony, zobaczymy. Dobra, Erling Haaland, 65 milionów, kurde. Nie, Ansu Fati zostaje, nie. Ansu Fati to będzie kiedyś jedna z wiodących naszych postaci. Cześć, Artur. Asymetrycznie z przodu Messiego z Griezmannem. Mówi, żeby 4-4-2 zagrać. Siema Nosek. Depaya. Właśnie słyszałem o tym, że Memphis Depay za około 25 milionów ma trafić w ogóle do Barcelony w rzeczywistości. A on tutaj w Liverpoolu 49 milionów. Dlaczego się nie lubimy z VRC? Czemu mamy się nie lubić? Nie znamy się w zasadzie, więc nie rozumiem. Dobra, już patrzę na tą fizjo. Maria Dziukiewicz. No nie najgorsza, już po 30. Maria Dziukiewicz. Tylko no, tamta fizjoterapeutka była o tyle lepsza, że ona miała 20 w zdolnościach medycznych, więc kurde. Siema Łukasz. No nie, to w takim razie w takim razie odpada kwestia
Memphisa Depaya. Tutaj Haalanda albo Lautaro Martineza bym widział, no. Ale dobra, zagramy sobie teraz sparring z Utrechtem. Tylko jeszcze musimy sobie poustawiać stałe fragmenty gry. To Dibu, Titi. Albo dobra, na razie tych stałych fragmentów nie będę ruszał. Frankie de Jong niestety nie jest zdolny do gry. Po reprezentacji już wrócili Marc-André ter Stegen między innymi. Zadebiutuje po raz kolejny w Barcelonie Alex Grimaldo. Dzisiaj debiut również Sergeja Milinkowicza-Savicia. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. A przeskautowałem sobie Fabio Silvę. No racja, racja. Sevilla zapłaciła za Rakiticia tyle, co Legia za Slisza. Nie wiem, młody. Na razie na pewno nie. Tak, w zespole jest kilka wolnych miejsc. No to zobaczmy. To zobaczmy, jak w tym 4-2-3-1 będzie się spisywała nasza drużyna. Główny cel, no to jak najbardziej efektywnie właśnie wykorzystać tego oto pana, który wykonał przed chwilą rzut rożny. Leo Messi. Gdzieś dla niego trzeba tutaj znaleźć miejsce. W ogóle jemu tutaj, nie wiem, czy on ma domyślnie szukanie gry. Ma. Jemu trzeba jak największą swobodę dać, nie? No po to mamy sparingi, żeby poszukiwać właśnie naszego ustawienia. Nie wiem, Nosek, zobaczymy, jak będzie szło. Pjanić, podaj do Savicia, dobrze, jest, Milinkowicz, Savic. Pierwszy wielki transfer do Dumy Katalonii. Dembele na Coutinho i Messi. No i odnalazł się Leo Messi, proszę bardzo. Asysta Filipe Coutinho, świeżutko po powrocie. Nie wiem, no trzeba się w tych sparingach przyglądać. No i później jak liga wystartuje, również będziemy mogli celować może w jakieś zmiany. Sobie tu podświetliłem tego Messiego, żeby zobaczyć, jak on tu lata. No na razie widzicie, wszystkie akcje lecą bez jego udziału tak naprawdę. Premiera FMA 21 będzie pod koniec listopada gdzieś. Jeszcze 2 miesiące ponad nam zostały do tego momentu. Savicia kupiłem za około 60 milionów funtów chyba, z tego co pamiętam. Jest i Messi. Podpiął się Grimaldo do tej akcji. Tutaj nie wiem, piłka złamała prawa fizyki po tym strzale Antoana Griezmana. Komu w F1 kibicuje? No ja Team Red Bull. Ja tam Team Red Bull. Zawsze. A ulubionym moim kierowcą chyba jest no, Daniel Ricciardo. Więc czasy, kiedy Ricciardo jeździł w duecie z Maxem Verstappenem, to najlepsze czasy, które wspominam. Budżetu transferowego teraz nie mamy po tych transferach Grimaldo i Milinkowicza-Savicia, ale no liczę na to, że to się zmieni po transferach Busquetsa, Rakiticia, Neto. Możemy w drugiej połowie spróbować zagrać na dwóch napastników, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł na Barcelonę, powiem wam. Jaką mu tu rolę wstawić, kurde? Fałszywą dziewiątkę. W końcu to Messi, co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dwóch pomocników tylko zostawiać. Tak, Kamil, jakiś link na pewno będzie. Promocje na FMA 21 się zorganizuje na bank. No ale to jeszcze sporo czasu. Oj, Dembele. Mogłeś się popisać, a prosto w bramkarza strzeliłeś. Cześć, NM. Dobra, pół godzinki do końca, więc damy może szansę innym. Francisco Trinsao.
Ilaishowi Moribie również. Lenglet. Musa Wocz i Nelson Semedo. Dwóch prawych obrońców mam. Nie wiem ciągle, co zrobić z tym Nelsonem Semedo. Też możecie mnie tu poratować radą. Nic, no będziemy poszukiwali tego naszego optymalnego ustawienia. Zmian będzie na pewno sporo, no. Oj, Messi w słupek. Fajnie się tam buja Messi pomiędzy tymi rywalami. De Jong nie sprzedany, tylko kontuzjowany. Fati jest na zgrupowaniu reprezentacji. O Boże, no co tu, faulu nie było? Się Longlet przewrócił z głodu. Raczej nie, no Messiego to ja chcę wyeksploatować jako legendę. Messiego się pozbywać to średnio. Ruben Dias kosztowałby 55 milionów, też na razie nie mam takich pieniędzy. No właśnie, spróbujemy wystawić jeszcze raz Semedo. Tylko, że kurde, na prawej obronie wtedy zostaje nam tylko on, Sergi Roberto i Musa Wocz. Owara też nie będę raczej potrzebował, bo nie wiem iloma pomocnikami będę grał, a mamy Milinkowicza, Savicia, Pjanicia, De Jonga. Jest i gol Messiego z głowy po asyście Alexa Grimaldo. Tak więc Messi razy dwa. No Messiego się z Barcelony nie można pozbyć. Broń Boże. No, jeszcze Francisco Trinsao sobie w końcówce strzelił. Dobrze, niech się ogrywają w nowym klubie nowi zawodnicy. Też dzisiaj może zajmiemy się trochę sztabem szkoleniowym. Zobaczymy. Właśnie myślałem nad Hektorem Bellerinem, no. Myślałem nad Hektorem Bellerinem. Bardzo poważnie przed tym. Przed streamem. Sprzedać Roberto 50 milionów od Paris Saint-Germain. I Bellerina kupić. No jest to jakiś pomysł, no. Mógłbym wystawić Sergiego Roberto i zobaczyć na te oferty. On jest wart w ogóle 60 ponad milionów funtów. 28 lat. No i tu niemiło byłoby stracić gola. Jest Ter Stegen na posterunku. Widzę, Ludson. O tym deście mówisz, ale tak kurde, charakterologicznie do Barcelony najbardziej by pasował ten Bellerin. Znaczy, czy by pasował, no. W sumie główne, co on ma, to szybkość. No dobra. Nie najgorzej. Cześć, Max. No właśnie, korci mnie sprawa też tych trzech napastników, no. Nie wiem sam, co mam zrobić tutaj, no. Bo ci trzej napastnicy wyglądali naprawdę spoko i to jest takie typowe dla Barcelony, nie? Z czasów świetności tak naprawdę Barsy, nie? Messi na dziesiątce, Griezmann wysunięty. Griezmann mógłby grać w środku. Ousmane Dembele może sobie radzić na lewym. Tylko kurde, zaś rolę wybrać Ousmanowi Dembele, to będzie przypał. Kurde.
Jak tu wykorzystać tego dębele? Wy mi to powiedzcie. False nine. Bo jako cofniętego musielibyśmy go. No jest sens trzech napastników, no przecież w Stiale Bukareszt jak nam idzie trzech napastników, nie? I tutaj mielibyśmy Metzale wtedy, zamiast tych skrzydłowych, nie? W ten sposób, jeden rozgrywający. Sprzedać Dembele. Chyba, że zaraz go opędzluje, kurde, gdzieś i tyle. No to jest najbardziej, no to jest DNA Barcelony, takie ustawienie właśnie, nie? Dokładnie tak. Dobra, no to próbujemy jeszcze raz wypchnąć z klubu tych, tą starą gwardię. Rakitic, Busquets. I ten Jordi Alba. Ciągle nie wiem, co z tym Jordi Albą. Nie mam ofert za niego. Ci młodzi, kurde, U23 na Igrzyskach Olimpijskich są i dopiero 9 sierpnia wrócą. Sprzedać Dembele i po problemie. Dobra, no to możemy też wystawić. Kurde, jak rewolucja, to rewolucja. Wystawmy. Nie mówię, że go... Nie mówię, że go sprzedam, ale... Ale chciałbym zobaczyć, jakie oferty tutaj dostanę, nie? I kogo jeszcze miałem wystawić? Aha, Sergiego Roberto. Tu się miałem zastanowić, co zrobić z Roberto. I do tego wystawimy jeszcze Nelsona Semedo. Wszyscy są na sprzedaż w Barcelonie. Nie ma pewniaków. No i do tej trójki napastników taki Haaland by siadł, nie? Dembele 60 milionów od Chelsea. Kurde, to byłaby wymiana 1 do 1 za Haalanda. Ściągnąłbym sobie za to siano Erlinga Haalanda. Tylko że kurde, ja mam 50% dochodów z transferowych, więc nie nazbierałbym. 6 dych. A kto jeszcze się interesuje? Chelsea United. No. Fajna by była wymianka Dembele za Haalanda, nie? Tylko że nie dostanę tych 60, dostanę 30. Jest gówno. Co z tym fantem zrobić? Zaproponuję go za stówkę na przykład. Zobaczymy, czy jakieś United się odezwie jeszcze. O, na razie odrzucę to. Dobra, Dembele, kurde, nie denerwuj się na mnie, hopie. Za mało pieniędzy dali. Chciałbym za ciebie tak, no, z 8 dych. Jeszcze się będzie kłócił. No nie, bo raty nie wejdą. Nie wiem, czy raty wejdą pod uwagę przy klauzuli wykupu, nie? 65. Czy się zgodzi Borussia? No i jest ten Milan Skriniar. Na którego nas nie stać. 70 milionów. A na razie będziemy musieli obejść się smakiem niestety. Z Milanem Skriniarem opóźniamy. O, tutaj myślałem nad De Ligtem jeszcze, ale on kosztowałby stówę. Oglądam formułę, no. O 15 będzie. Siema, Jaja Ture. Może ciebie.
ściągnę w ramach rewolucji. Esposito. Sebastiano? Nie, no ja potrzebuję napastnika na teraz, nie? No już. Semedo, wypożyczenia, oferty. Bez przesady. Hopy. Dembele, zero zainteresowania. Diasz kosztowałby też 55 milionów. Crystal Palace. Myślałem, że to oferta za Dembele już przez chwilę. A to Semedo. 13 milionów. No to nie, no kurwa. Szanujmy się, ludzie. Jest wart 26. Dwa razy więcej. Bez jaj. No tak chciałbym, Wiktor, przywrócić Ligę Mistrzów na Camp Nou, jak to mówił Leo Messi i przede wszystkim, no bo to można osiągnąć nawet tym składem, z tymi wszystkimi Busquetsami, Rakiticiami i tak dalej, ale ja chciałbym to zrobić taką odmienioną jakby Barceloną, nie? Zarejestrujmy, żeby tutaj to ładnie wyglądało. Tak, chyba będzie wygrali 4-3-3. Czemu Dembele robi wypad z klubu? Bo mi tu nie pasuje. Już bym wolał Erlinga Haalanda chociażby. Lukaku? Nie. Drugi raz tego błędu nie popełnię. Siema, Patryś. No i daje znowu Chelsea te 60. O Boże. Trochę mało, kurde, no. 60 to on jest wart. I nie nazbieram przez to na Haalanda nawet, no. Dobra, Araujo odchodzi. Messi zostaje, zostaje. No, to jest najlepszy piłkarz świata, no. Musi być koniecznie elementem Barcelony naszej. Albo Lautaro Martinez, no. Nie pamiętam, ile by kosztował ten Lautaro Martinez. Nie mam raportu nawet. Klauzulę ma 96 milionów. No, no nie wiem, co to Chelsea, kurde, wymyśliło z Dembele. 60 milionów, trochę mało, no. My go kupiliśmy za 96, kurde. Nie no, pomocników już raczej nie potrzebuję. Teraz kwestia tego napastnika. No, ocipieliście z tym 60. Może zablokujemy ofertę 80. To dadzą. Gimme. Nie dadzą. Nie dadzą. Kamil Skowron. 5 złotych. Panowie, znowu muszę przypominać X315 o właśnie, osób, o właśnie. 50 apek w górę? Apkować mniej niż 3. 300 osób? O, 335 osób. Bardzo mi miło w ogóle. Nawet nie zauważyłem. Dzięki Kamilu i dzięki również za te potencjalne od was łapeczki. Oczywiście. W ogóle tutaj muszę to zmniejszyć. Dobra. Chelsea, no. Zero zainteresowania Dembele. Roma daje ofertę wypożyczenia, no. Ocipieliście na bank. A tu Bayern wchodzi w grę w kwestii tego transferu. No, no. No, no. Zapraszam, zapraszam. Dobra, i co z tymi Busquetsami nieszczęsnymi? No, Arsenal, no, streszczajcie się, bo muszę wypchnąć go z tego klubu. Kurde. Jak tam nasza kondycja? Jesteśmy gotowi do sparingu kolejnego w ogóle. Coś na wyjeździe przydałoby się zagrać. Z rezerwami Villarreal?
Serio? To może w sobotę. No, z jakimś Lazio, Porto albo z Paris Saint-Germain i będzie. Odwiedzimy starych dobrych znajomych. Nie no, Boltonu w FM21 nie będzie. Nowy FM będzie dopiero na koniec listopada. Kurde, bo trochę stanęliśmy w miejscu. Przez to Chelsea. A też nie dostałem żadnej oferty za Sergiego Roberto, nie? W sumie. Arsenal United. Aha, Inter na wypożyczenie. Nic, no trzeba czekać po prostu. W FM-ie Barca kryzysu nie ma, no, ale to nie zmienia faktu, że można się tu ładnie pobawić. Leeds w 21. Nie, ja w 21. Na pewno będzie kariera na kształt Boltonu. A przypominam, że wspierający, bo dzisiaj o tym nie mówiłem, wspierający mają 7 kolejnych odcinków Boltonu już teraz dostępnych przedpremierowo na stronie głównej kanału. Tam kończymy sezon. Na stronie głównej kanału w zakładce społeczność. No nie no, 6 dych, no to śmiech na sali niestety. Może nie mają więcej, kurde. Lampard więcej nie ma od Abramowicza. Na Arsenal się interesuje wszystkimi moimi piłkarzami. Ojejku, jejku. Kogo mamy na ten środek pomocy? Coutinho, Milinkowicz, Savic, Pjanić. No i w sumie mamy jeszcze Pedriego i Frankiego de Jonga oczywiście. No i od biedy ten Rafinha będzie musiał tutaj zostać, no. Też byłby dobrym mezzallą, więc może to nie jest najgorszy pomysł. Nie, nie boję się Umtiti'ego wystawiać. Broń Boże. Zagrajmy z Paryżem, zobaczymy jak te 4-3-3 tutaj hula. Tylko tak, teraz to już te stałe fragmenty. Bo chyba zostanę przy tym 4-3-3. Tylko role będziemy zmieniali, ewentualnie polecenia. O, Michał, liczę, że jeszcze jakaś kariera wzbudzi w tobie takie emocje jednak. Dobra. No to co, standardowo chyba, nie? Te różne. Z prawej strony wszystko będzie wykonywał raczej... Kurde, Rakitic ma takie różne. Ale nie, no już... Trzeba ruszać. Nie możemy zostać z tym Rakiticiem. Rewolucja to rewolucja. Obrońca. Napastnik. Drugi napastnik. Aha, bo Messi wykonuje w sumie te różne. Obrońca lewy, prawy. Coś takiego, nie? Tak by to wyglądało. I z drugiej strony podobnie. O, i Cinco, proszę bardzo, skusił się na karierę chyba w Boltonie. Dzięki serdeczne i życzę miłego oglądania. Na krótki. Obrońca lewy, pomocnik. Tak to ma wyglądać? Dzięki Cinco jeszcze raz. Pomocnicy, obrońcy, dobra. Jest C chyba, nie? Si. Spoko, Kamil, Karol, zaufaj mi. Jestem inżynierem.
od transferów. Mówi, że intro załatwiłoby całą sprawę. Może pomyślimy kiedyś. Frankie de Jong jest kontuzjowany. Kurde, no tutaj chcę Haalanda mieć, no. Tutaj chcę mieć Haalanda, tylko wypieprzać mi z klubu, kurde. Bayern, sypnijcie za Dembele, on tam po niemiecku coś już tam szprecha chyba. Busquetsem nie ma zainteresowania już, kurde, no. Rakitic, hopie, wyjazd, szybko. Tego Fernandesza wyrzucę do Barsy B. Ach, De Jong. Neto. Snuki, to fajnie, że złapałeś inspirację. O, jest oferta w końcu za Busquetsa, ale kurde, 5 milionów mamy płacić mu tego wynagrodzenia i za dyszkę. Trochę słaba ta oferta. Jest warty 40, nie? Cztery dychy jest warty. To co, to zagramy sobie w takim razie z Paris Saint-Germain. Wezmę tych batonów na ławkę. Frankie de Jong jeszcze kontuzjowany. No to próbujemy w takim razie te 4-3-3. Greenwooda nie próbowałem z United. No na razie, żeby kogoś kupić, to musiałbym sprzedać Dembele. A z tym mamy ostatnio problem. Erik Szaran, dzięki serdeczne za sponsora i również życzę miłego oglądania kolejnych 7 odcinków w Boltonie. W przyszłym tygodniu dalszy zapas jakby nagram. Powodzenia, bawcie się dobrze, tak. Bawcie się, bawcie się. Dobra. Stare, dobre Paris Saint-Germain. Gerard Piqué w składzie Paryżan. Nie ma Arturo Vidala. Może jest na ławce gdzieś tam. Jest na ławce Arturo Vidal, może wejdzie. No tymczasem w natarciu Paryżanie i bardzo blisko byliśmy utraty gola. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Ten piękny, niedzielny dzień. Di Maria z rzutu rożnego. No i na razie nas, gospodarze tego meczu, troszkę cisną, co? Wysoko stoją ci napastnicy, tak się przyglądają tylko. Trochę głupio to wygląda, co? No i to będzie gol Draxlera. Pierwszy stracony gol chyba w tej karierze. Oj, Dembele, różże dupę. I Petit Man, tobie również dziękuję za... Oj, za subika. Serdecznie. Oj, Draxler razy dwa, kurde. Ajajaj. Nasza obrona nie funkcjonuje w tym meczu. Jeden w ogóle strzał oddaliśmy na bramkę. Paryżan. Nie, kanapka, nie no, bez sensu. Krajobraz po burzy. A była wczoraj burza, no rzeczywiście, ale delikatna. Dzisiaj tylko troszkę zimno. O nie! Milinkowicz z jakąś kontuzją. Bella Sounds, tobie również. Dziękuję serdecznie. Miłego oglądania. Boltoniku.
3 minuty doliczone przez arbitra tego spotkania. Do pierwszej oczywiście połowy Sergi Roberto. No, chciałbym zobaczyć jakąś akcję w końcu w naszym wykonaniu. Milinkovic-Savić na skrzydle. Leo Messi w polu karnym. Leo Messi do Griezmana. I jeszcze raz Messi. Odbita piłka od obrońców. Messi. Griezmann. Ojejku, no i co jest, no? Co do... Dobra, nie będę przeklinał. 0-2. Tak, to my Ligi Mistrzów nie wygramy, jak my będziemy w Paryżu tak grać. Julian Draxler. No, powiem wam, że nie wyglądamy tu najlepiej. Nie tworzymy w ogóle tych akcji. 3 strzały. Uff. 8-2 nie będzie? No chyba nie. Na to liczę. Mogłoby być te 2 dla nas. No ale w tym odbiorze to my jesteśmy mizerni fest. No, Di Maria stąd znalazł się pod naszą bramką z piłką. O Boże, Milinkovic gubi piłkę. Ja pierdzielę, no. Nie najlepiej wygląda ta Barsa. Spokojnie. Do wszystkiego dojdziemy. Pierwszy poważny rywal. No i to tylko sparring. Griezmann dzisiaj beznadziejnie. Dembele jak zwykle. Co, ogrywamy tych piłkarzy może. Rafinha. Moriba. Grają jak Barca, no. Nie widzę najmniejszego problemu. No i Longlet. Ładne dośrodkowanie z rzutu wolnego Miralema Pjanicia. No i mamy bramkę, ale 28 strzałów Paris Saint-Germain. Nie gramy w obronie, kurde, najlepiej. Gerard Pique w Paryżu. Śmiesznie to wygląda. Semedo. A coś tu jeszcze możemy ugrać. Messi w polu karnym. Wybija Marquinhos. Logo, pack, face pack. Tam linki są na stronie fmps.pl. Messi. No mógłbyś uderzyć. Kurde, Messi zawsze... W rzeczywistości z takich pozycji uderza. Moriba 2-2. No i można łatwiutko. Łatwa druga połowa w Paryżu. O i od razu akcja. Jak wygramy ten mecz, to jebnę z krzesła, nie? Chyba, że Paryż od razu odpowie. Draxler po hat-tricka. Dawajcie jakąś kontrę. Wygrajmy to. Ja coś czuję, że stracimy zaraz trzecią. Chociaż... nikt tam nie pójdzie. Za tą piłką. Moriba Panato. O nie! Mogliśmy wygrać to spotkanie, nie? Po doliczonym czasie gry. Typowy FM. Świetnie, jestem z was przedumny. Łatwiutko. Łatwiutańki mecz dla naszej ekipy.
Oj, Chelsea, Chelsea. Kurde, no, dajcie mi 8 dych, to go puszczę, no. West Ham. Od West Hamu tam wiele nie oczekuję raczej. No i nie wiem teraz po tym spotkaniu, czy te 4-3-3 jest najlepszym pomysłem. Nie no, musimy grać 4-3-3, jak na Barcelonę przystało, no. Kurde, nie wiem. Wyglądaliśmy totalnie beznadziejnie, nie? Problem chyba nie leży w składzie aż tak, no. Składzik jest dobry. Ale nie spróbuję z tymi ratami, bo no mam 7 milionów na koncie. Ciro Immobile jeszcze by strzelił dwie, tak, pozdro dla kumatych. O Boże, co ja mam zrobić tu? Co mam zrobić tu? Mam wrażenie, że kurde, bez tych skrzydłowych to mnie miażdżą na tym. Że mnie miażdżą na tych skrzydłach, nie? Ach. Okazja. Tutaj mi się bardzo szeroko bujali. Mówisz, żeby za 6 dych spróbować tego Dembele sprzedać? No kurde, nie pasuje mi ten Dembele, nie podoba mi się w ogóle ten zawodnik. Cholera, no. Cztery-cztery-dwa z Messim i Griezmannem na ataku. Nie no, Barca w 4-4-2. Szukaj gry Messi. Spróbujemy złożyć ofertę za Haalanda. Czy ratalnie by to się udało za to 65? Ile bym wtedy miał z 3 dychy i 3, nie? I tutaj 35 powiedzmy. Nie do zaakceptowania. Trzeba im od razu dać 65. Pięć, dwa. Próbowaliśmy, nie? Na początku. Za 76 spróbować wypchnąć. Pum. Skoro się zgodził na 76. Siedem,
Siema, Gabriel. Kurde, nie wiem nic, no. Wczytam zaraz tą stiałę i będzie dupa. FCSB. Tak, oj, ciul. Ty, Coutinho, nie chcesz grać na napadzie? Nie chcesz grać. O Boże. Szanowni, nie mam takich obrońców, żeby grać z trzema obrońcami. Ale coś bym właśnie chciał takiego stworzyć, takiego, wiecie, takiego, żeby to śmigało, nie? I żeby mieć później mega satysfakcję, że coś nam się udało takiego. Umtiti. Trzech obrońców grających piłką. To jest Barcelona, proszę państwa. I teraz tutaj ten Skriniar by mi się przydał fest. Tą taktyką zrobiłeś Ligę Mistrzów West Hamem. No, my w stiale nam też szło tą. Dobra, spróbujemy sobie. Spróbujemy sobie. Jak przebudowa, to przebudowa. Cześć, Krystian. Na razie gramy do 15, może później jeszcze się zobaczymy po Formule 1, bo chciałbym sobie wyścig obejrzeć dzisiaj na Moncy. Bawimy się w taki sposób? No czemu by nie, no. De Jonga jeszcze tutaj. No De Jong coś tam potrafi na obronie, nie? Nie, no. Milinkowicz, Savić, Pjanić. Wtedy nie potrzebowałbym pomocnika dodatkowego, bo mam jeszcze przecież De Jonga i jest jeszcze Pedri. I w takim układzie kompletnie mi nie pasuje tutaj postać Usmana Dembele, nie? Sprzedajemy Dembele, kupujemy Haalanda, gramy Griezmann, Haaland, za nimi Messi. I funkcjonowałoby to, co? O Boże, Fernandes, jeszcze kontuzję złapałeś, jak... O Boże, w najgorszym momencie. Jak miał odejść z klubu. Czy ma tu szansę bytu? Oto jest pytanie. Ale tych to się nigdy nie pozbędę. Trinsao w takim układzie też by mi nigdzie nie pasował praktycznie. Skriniar, transfer przełożony. No, przełożony, no. Lazio daje 12 milionów za Rakiticia. Milan, Skriniar. No nie mam pieniędzy na Skriniara, no. Przydałby mi się fest. Do tej trójki, kurde, Umtiti, Longlet, Skriniar. Kochany zarządzie. Bartomeu, ty, kupił mi Skriniara. Kupił mi Skriniara. To już? Okej. No i kupiłem Milana Skriniara, ty. Bartomeu mi kupił. To teraz muszę sprzedać tego Rakiticia. Za te 12? O lol. Jaki miły prezes, ty. No ale tak, no bo ja tu, kurde, jak przychodziłem, mieliśmy 100 milionów na koncie, później 400.
Bartomeusz z Rikczem. Ale nie, no bardzo chciałem tego Skriniara. To jest jeden z najlepszych obrońców świata, nie? Więc... Bartomeu. No to dobrze. No to mamy trzy transfery. Mimikowicz, Savic, Skriniar i Alex Grimaldo. Ty, to weź mi kup jeszcze tak Haalanda, co? No i co z tym Rakiticiem, moi mili państwo? A bo oni chcą milion, żebym jeszcze płacił mu. 1 700 000. 12 milionów. Jest wart 24. Co robimy z nim? United tutaj, kurde, korci mnie. Bartomeu. Ale nie poznaję pana Bartomeu. Jestem pozytywnie zaskoczony. Te 7 dych mi dał ich. Robi kampanię prezydencką sobie, bo na wiosnę kadencja mu się kończy. Ej, ten skład teraz po tym transferze wygląda naprawdę kozacko. Kurze, ten patafian mi tu... Właśnie mu zapewniłem kolejną kadencję, no. To co, akceptujemy te 12 za Rakiticia? W sumie Rakiticia już nie ma nawet w Barcelonie. Zejdzie nam pensja 12-milionowa, to będzie akurat dla Skriniara. Dobra, dawaj. Chelsea, 6 dych, no weźcie mi te Chelsea, bo jebne normalnie. A teraz dla Dembele to już w ogóle nie mam miejsca tutaj w klubie. Zaraz go sprzedam za to 6 dych, się zdenerwuję i będzie po wszystkim. Ale to jest tanio 6 dych. Tylko nikt mi nie da więcej, no. 272 miliony wydaliśmy w tym oknie, spoko. Ale zarobiliśmy też ładnie. Ty to weźcie jeszcze Busquetsa. No zaraz sprzedam tego Dembele za 6 dych i się skończy. Ja tu cel donate'ów ustawiłem w ogóle na bilet dla Bartomeu na wyjazd, a tu proszę bardzo. 38,5 miliona. Jestem gotów rozważyć każdą ofertę za Busquetsa. Za Neto też. Sprzedać za 60. No. Ale on, kurde, będzie dobry gdzieś tam w innym klubie. No. 6 dych to jest malutko. Malutko. Co, może trochę sztabem byśmy się zajęli, co? No tu ja w sumie nie ruszałem nic od początku. A coś by się tu przydało zrobić. Asystentem moim jest Alfred Schroeder. I no jest beznadziejny fest, więc przydałoby się go zmienić. Ale może najpierw sprzedajmy Rakiticia, żeby ten budżet na płace mieć. W rzeczywistości pewnie 6 dych by nikt nie dał za Dembele, no to fakt, ale to jest Football Manager, a nie rzeczywistość. Dobra, sejwik zrobiony. No i podoba mi się ten skład, bardzo. Tak czuję, że ten Coutinho tutaj będzie nieefektywny zupełnie. Chcemy zagrać sparring? Tak, możemy zagrać sparring i zobaczyć, jak to wygląda. Z Villarreal u siebie? Może być. A my z Villarreal nie graliśmy? Nie, z Valencją graliśmy.
Musa Dembele lub Odson Edward. No najbardziej to by mnie Haaland tutaj cieszył, nie? Wtedy Messi powędrowałby na dyszkę, a z przodu mielibyśmy Griezmana i Haalanda, wyobraźcie to sobie. Astronomiczna kwota 100 milionów. No właśnie, 100 milionów. Czytajcie gazety. Czytaj gazety, drogi panie Abramowicz. 100 milionów. 100 milionów. Tomasz Pasieczny do sztabu. Tak. Świetny plan. Aha, Coutinho 3-4 tygodnie. Dzięki. Fajnie, że potestujemy sobie taktykę. Lautaro Martinez 76 by kosztował. Może jego prędzej na raty by się udało ściągnąć, nie? I Iaramendi? Nie, gdzie Iaramendi do Barcelony, chłopie? Bez sensu. Absolutnie. A, tylko tutaj znowu nie mam ustawionych rożnych, co? A nie, chyba są ustawione tutaj, dobra. Bo to jest taktyka ze Stiały. Ale coś tu jest nie tak. Obrońca środkowy, środkowy i trzeci środkowy. Tutaj dobrze. A Messi wykonuje? Wykonuje. Obrońca, obrońca, obrońca. Kurde mol. Gdzie jest Messi? Nie Umtiti, tylko Messi. Tu na odwrót. Tu jest dobrze. Dobra. Nie najgorzej. Oyarzabal, no pamiętamy karierę w Sociedad i Oyarzabala. Dembele, zero zainteresowania. Bayern München, najbardziej interesuje Usmana Dembele. No może gdzieś tam pod koniec okna się ktoś zgłosi. Wocza na razie nie sprzedajemy. Zagrajmy sobie zatem z Villarreal. To Dibo na ławkę. I lecimy. Szukamy naszego wymarzonego ustawienia. Za Oyarzabala można mieć już za 200 milionów funtów. Super. Brzmi jak oferta. Okazja w sensie. Skriniar! Jest gol w debiucie Milana Skriniara. Ale przedłużył ładnie. Dobra, 15 minuta. Po aucie. Milan Skriniar. Co ty tu robisz? Manu Trigueros, Raul Albiol tam się prawie odnalazł. Nie, środka pomocy już nie potrzebuję. Jestem usatysfakcjonowany Pjaniciem, Milinkowiciem, Saviciem i De Jongiem i Pedrim. Oni mi wystarczą. W zupełności. Bo fajnie by było, jakby już wrócili z tych reprezentacji. No i Leo Messi w kontrataku. Messi, rzut karny. Albiol, jak za dawnych lat. W El Clasico. I Messi nie strzela karnego drugi raz w tym okresie przygotowawczym. Jemu łatwiej z wolnych niż z karnych. Czemu Griezmann wykonywał ten drożny? Ale Griezmann też ma dobre.
Antoine Griezmann. Dawaj go tam zawić. Dobrze. I cyk, konterka. I Griezmann, i pudło. Tu posiadania to my nie mamy. To nie jest piłka Johanna Cruyffa, szczerze mówiąc. Rafinha. To tak nienawidzę tych ofensywnych pomocników. No ale cóż innego można tu wymyśleć. Może go przesunę na razie tu. A z nich zrobimy takich paraskrzydłowych, nie? Kombinowanie przedsezonowe. Tam ta klasyczna dziesiątka i ofensywny pomocnik, to troszkę się mogło gryźć, co? 15 minut. Tudibu. Kurde. Tej ławki rezerwowych to ja nie mam za bardzo. Nie, no ale Liverpool nie chce Dembele. A, bo Coutinho jeszcze nie mamy, zapomniałem. Kontuzjowanego. No i De Jong, nie? Dlatego ta ławka taka bidna. Ło, co ty mi Messiego zaraz zabijesz, Parejo? Ja wiem, że ja cię uwielbiam, Dani Parejo. To jest jeden z moich piłkarzy, których najlepiej wspominam, ale kurde, bez przesady, chłopie. Wyjazd z boiska. No i Messi na koniec może, co? Daj, a nie, to pianić. A może być i pianić. Gol i asysta dzisiaj Miralema Pianicia. Gol i asysta Miralema Pianicia. No i koniec. 3-0. Skriniar, Messi, pianić. Dwóch nowych zawodników z golem. I Jordi Alba. Kurde, się okaże, że ten Jordi Alba też zostanie w naszym klubie. Nikt go nie chce kupić, no. Żaden. Arsenal się opierdziela z tym Busquetsem. No właśnie, bo na ławkę jeszcze będziemy mieli Fatiego, Pedriego, Coutinho i De Jonga. Siema, Kanciak. O, jest oferta za Albę 10 milionów. Nie, no, bez przesady. Już wam oddaję, kurde, za czapkę gruszek Rakiticia. Savić, pianić, Rakitić. W środku, no, taki bałkański środek pola. Ansu Fati tak, będzie, tylko no on jest na, będzie na ataku grał, tylko on jest na reprezentacji pół roku. I tyle. O, Ibrahimowicz bez kontraktu. Cześć, Dawid. Ibrahimowicz bez kontraktu, więc zaraz ruszamy po wielki powrót. Negocjuje z Malmo. O lol. Czy to jest możliwe? Zlatan. Chłopie, dawaj do Barcelony. Nie pamiętasz, jak fajnie ci tu było? Joker. Ciekawe, ile by chciał zarabiać. 8 milionów. Ta, w Malmo pewnie będziesz zarabiał pół. Chamie jeden.
To co, tak zrobimy chyba, nie? Z tymi. Póki co przynajmniej. Tutaj Dejong wjedzie. Sawić, pianić Dejong. Kawaniego miałem przez chwilę nawet na tym, na testach. Ciekawe, czy znalazł klub. Dalej nie znalazł. Ale dostał ofertę z Lazio. No Lazio, kurde, szaleje na tym rynku. Ej, atrybuty tego Kawaniego są naprawdę spoko. Dawajcie go jeszcze raz na testy. I on chciał chyba z 3 miliony zarabiać, tak więc no niemalże za darmo, nie? No wiem właśnie, że w Malmo ma trochę spalony teren z Latan. Kawani. Na ławkę rezerwowych. Nie no, ja chcę Haalanda. Ty, ale by były jaja, jakby mi Bartomeu na przykład kupił tego Haalanda, nie? Tylko no nie mam pieniędzy, no bo Rakitic mi tutaj zżera pensję. Dembele odejść nie chce. Tragedia, zaraz go sprzedam za to 60 i będę miał z głowy. Nie ma zasad w tej karierze. No 60 milionów, no Boże Święty, no. O, Rakitic gotów do odejścia. No to żegnamy Iwana. Kolejna ofiara rewolucji. Dobra, tylko że kurde, no nie nazbierał na Haalanda, jak za 6 go puszczę. Dobra, Rakitic już out. Nie mam za dużo tego budżetu, no. Serio, zaraz się zdenerwuję i sprzedam go. Że on jest taki tępy. Pięć goli w 23 meczach. Wiecie co, ja akceptuję tą ofertę, a mam go dość. Tylko daj mi minimum więcej. O, zwiększanie dochodów z transferowych, proszę. Tak, jest, dobra. Ile? 70, no to już jest lepiej. Dobra, przyjmuję tą ofertę. Wypierdzielaj mi z klubu. Batonie jeden, nieudaczny, głupi, obunożny. Lautaro bardziej by pasował na napastnika tutaj. No nie wiem. Ale Haaland to takie nazwisko, wiecie. On tam złotą piłkę w tej karierze, gdzie to? W przygodzie pana Chrzana chyba zdobył, nie? W czwartym sezonie, czy gdzieś? Muszę mieć, chcę mieć Haalanda po prostu. Mam takie marzenie. Nigdy nie miałem. Siema Kamilek. No, numery. Numerami się pobawimy trochę. Ter Stegen. Dwójeczka dla Roberto. A Grimaldo piąteczka. Teraz obrońcy, czyli Skriniar, Umtiti, Longlet. Zostanie taka trójka tych obrońców. Sawić siódemkę, ósemkę pianić. Albo nie, ósemkę. Gdzie ty jesteś? Dają kopię tutaj. Dziewiąteczka. No właśnie, dziewiąteczka, nie? A, bo Griezmann ma siódemkę, sorry. Dobra, Griezmann to Milinkowicz dostanie. Gdzie jesteś, Milinkowicz? Jaki jest wolny?
To Milinkowicz nie będziesz miał fajnego numeru, no. Przykro mi, dostaniesz, nie wiem. Jaki chcesz? 10 damy Milinkowiczowi. Masz 11, się ciesz. 9 zostawimy w takim razie na jakiegoś kota. Messi niech ma sobie 10. A tu co? Czemu mogę od 26 Fatiemu? Bo co, bo młody? Który ty jesteś rocznik? 2002. Jak można się urodzić w 2002 roku? Ty mi powiedz. Hop. Nie wiem, masz 69. Będziesz się wyróżniał. Patrzyłem na Cavaniego już. Haaland kosztuje 65 milionów. Jordi Alba, co ja z tobą pocznę, chłopie? Pjanić jeszcze jakiś fajny. 12. Rafinha zawsze miał 12, co? Ty, bo mi im numerów braknie. Pedri też 2002. Dembele, ty i tak się żegnasz z nami. Dobra, i ci to już tam chuj. Nie, no po prostu wiecie, 2002. 2002 już mają 18 lat, masakra. O, on mi w plecach kuje. No. Polaka? Nie, gdzie tam Polaka? Po co mi Polacy? W mojej Barsy. Mam marzenie, ja chcę Haalanda. On mi kuje w plecach, masakra. Nie mogę oddychać. Leo Messi faworytem do tytułu Króla Strzelców i Antoine Griezmann. Oby tak też się stało. Cavani. O, De Jong wraca po kontuzji, zarąbiście. Akurat mi cię brakowało w tej jedenastce. No to ta jedenastka wygląda tak, jakby już miała być w miarę gotowa, powiem wam. Pjanić, De Jong, Savić, Grimaldo, Roberto, Langlet, Umtiti, Skriniar, Ter Stegen, Griezmann, Messi. Co wy na to? Co wy na taką jedenastkę? Czy to będzie hulać? Czy nie bardzo? Ja w tej karierze kupiłem Skriniara, Grimaldo, Milinkowicza, Savicia. I to w sumie tyle, tylko tych trzech piłkarzy kupiliśmy. No ale jeszcze by się coś przydało, nie? Jeszcze ten napastnik mi się marzy. Sparring, si. Wyjazd tym razem. O, z Andorą zagramy. To jest ten klub Gerarda Pique? No, jeszcze jakiś obrońca też by się przydał, jak mamy grać trójką w obronie. No, ale to wszystko teraz zależy od transferu. Dembele, no i jeszcze tych... No i jeszcze przydałoby się wypchnąć porządnie Sergio Busquetsa, no. No nie chcę odejść. No i premii jeszcze wysokich nie mogę dać. To nakopiemy jeszcze do tyłka temu.
Nakopiemy do tyłka Gerardowi pikę po raz drugi. Dobra. Rafinha, czemu ty nie możesz? A rozegrałeś mecz w innej drużynie? Jakim prawem? Jakim prawem, chłopie? Dobra, to zagrajcie. Nie będziemy oglądali meczu z Andorą. No, tych dziadów ewentualnie będzie można ich wypożyczyć, no ale tu pensji i tak nie odzyskam. Pewnie całej. 6-1. Gola nam strzelili jeszcze. Messi 4 razy. Griezmann i Grimaldo. No, bo na ławce to my mamy problem z obroną. Mamy tylko Todibo. Jeszcze ktoś by się przydał. Thiago Silva? Nie no. Nie po to robimy tutaj przebudowę, rewolucję, żeby dziadka brać na obronę. Żeby mogliśmy pikę zostawić równie dobrze. Może tu jest jakiś obrońca. Matthias Ginter. Jonathan Tah jest na liście. Za 50 milionów. Erik Bailly. Stefan Savić. Jakby za mało iciów mi to było. Phila Jonesa możemy sobie wziąć. A najlepiej jakiegoś młodego, typu właśnie Todibo, nie? Typu Todibo. No tutaj w rezerwach to my nie mamy za wiele. Jorge Mere, no. Ty, a może... Ej! Ej, a może Bartrę sobie ściągniemy z powrotem? Ale to by była też fajna historia, taka barcelońska, co? Arsenal się interesuje wszystkimi. Kurde, ale by Bartra siadł. Ty masz 29 lat już, chłopie? Myślałem, że trochę młodszy. No właśnie, ten Kopmeiner. Kopmeiners też jeszcze jest jakąś opcją. Jakie tam wonderkidy na środek obrony jeszcze. Klasycznie Ayra Celtico, no. Trudno znaleźć klub, który spełniłby wymagania płacowe Sergio Busquetsa. Busquets, dziadzie, wypierdzielaj. Balanxar, Eric Garcia. Ake to już w City chyba jest, nie? William Saliba. Może Sar. Byłby do kupienia w ogóle? Eric Garcia z City, jego już obczajaliśmy, ale nie byłby do kupienia. Nie ma możliwości. Kerry jest do wyciągnięcia. Za 5 milionów jest wystawiony, no. Ale czy ja wiem, czy to taki dobry pomysł? Na Barcelonę. No i nie ma zainteresowania tym Busquetsem. Może w ostatniej chwili okna transferowego się to uda, co? Może wtedy. Ale szybko im kondycja wraca ładnie.
Ruben Dias, Upamecano to bardzo drodzy ludzie. Niestety. Może weźmiemy kogoś po prostu, wiecie. La Masia musi też działać. Ale tutaj nie ma kurde talentu w tej Barcelonie. A jeżeli są, no to wszyscy już są w pierwszym składzie, nie? O, tu Hiszpanów nie mamy za dużo, kurde. W Barcelonie. Jest Unai Nunes, Eric Garcia właśnie. Można go wypożyczyć. Wypożyczymy z City obrońcę. Z klauzulą wykupu jakąś. Ile oni za niego? 1 800 000. No to super. Na 2 lata można go wziąć. To kasujemy. Zobaczymy, jaka by była opcjonalna opłata. Nie byłoby. Nie byłoby opłaty opcjonalnej. 30 nawet nie. 40. 40 milionów opłaty opcjonalnej. I Eric Garcia mógłby zostać naszym piłkarzem. Ty, co tu Jordi Alba robi w U23? A, bo to na Igrzyskach Olimpijskich oni są. Marco Cana. Anderlecht. Przeskautujemy sobie. Gai nie potrzebuje, bo mam Grimaldo. Jose Martinez od nas jest na reprezentacji U19. I Rodri. Weźmiemy Garcia z powrotem sobie. 2 lata wypożyczenia. Zobaczymy raport jego. 53 miliony zaraz. United może nam dać jeszcze za Busquetsa. I będzie trzeba Bellerina ściągać z Arsenalu. Na szybko. No i za tydzień zaczynamy ligę już. Siema Grzybek. Cavani kończy testy. To co, jeszcze jeden sparring, jak za tydzień zaczynamy? Tylko nie ma z kim tu grać. Z młodzieżówką sobie zagramy własną. Gwardiol. Chorwacik. Zaraz Kanę też zobaczymy. Dembele gotów do odejścia do Chelsea. Ty najlepszy bramkarz Igrzysk Olimpijskich netto. O lol. Chyba Brazylia wygrała, co? A Eric Garcia na ławce rezerwowych w 11 w tym składzie Mistrzostw Świata. Kukureja. Siema Songo, jasne, że tak. To co, Usman Dembele? Żegnamy się, no nie ma miejsca dla ciebie tutaj w Barcelonie. Rewolucja to rewolucja, chłopie. Jesteś niewypałem jednym wielkim i bez żalu cię pożegnam. No i mamy siano na jeszcze piłkarza, nie? Haalanda nie kupię, bo 65. To może zamiast tego Haalanda to obrońcę. Ale Haaland to byłaby taka piękna historia, nie?
65 milionów. Jeden do jednego za Dembele, nie? Okej, ale tutaj trzeba zagrać mecz. Żaden z rezerwowych jeszcze nie wrócił. Okej. No to grajcie sobie, grajcie. Kto na prawą obronę do Barcelony? Kurde, no chyba Hector Bellerin. Znowu gola straciliśmy. Messi, De Jong, Griezmann. No Messi strzela troszkę tych brameczek. Ole, on by chciał pensję 15 milionów. Może Bartomeu sypnie właśnie jak ze Skriniarem. 14 milionów, hop. Opie. Zagra 10 spotkań i pół miliona dostanie za same występy. Jeszcze. A jakbyśmy zrobili tą podstawę bez tutaj specjalnie tych bonusów? Różnice poważne w stanowiskach. To damy ci podwyżki trochę. Wow. Haaland, no mam takie marzenie. Griezmann, Messi, Haaland. I to wtedy będzie można uznać za rewolucję w Barcelonie, co? Tylko no nie mam pieniędzy na to, więc spoko. 300 milionów zarobiliśmy na transferach. Też spoko. No ale mamy w budżecie 47. Busquets, wypieprzaj mi stąd, chłopie. Szybko. Pedri, dobra, wrócili z reprezentacji nareszcie. Fati, elegancko. Jordi Alba, niezadowolony z życia. Jordi Alba chyba będzie musiał zostać. No nie będzie. Innej możliwości. Czyli będziemy mieli i Grimaldo, i Albę. No jest klauzula 178. Może być. Dobra. Wybór kapitana na ten sezon. No chyba musi być ten Messi jednak, nie? I Marc-André Ter Stegen. Tak zrobimy. O, City się zainteresowało Busquetsem. Środka pomocy to już nie potrzebuję. Wtedy bym sobie Messiego przesunął tu na dyszkę może, nie? Chyba, że znowu na trzech napastników. Ole, to może latać ty. Haaland, Griezmann, Messi. Wyobrażacie sobie taki skład? Jest rewolucja. Busquets, 3 tygodnie kontuzji. Zajebiecie, chłopie, zabijecie. No to teraz nie odejdzie. Ja nie mogę. Zostanę z Busquetsem. Z Busquetsem zostanę i ciul. No to zaraz to okno transferowe pierwsze nasze będziemy zamykać. No później pobawimy się te mecze pół roku, nie? Aż do styczniowego okna transferowego i zobaczymy, co będziemy w stanie dalej osiągać, no. Zobaczymy, co będziemy dalej w stanie osiągać. Nie mogę, kurde, negocjować. 68 milionów musi być. No muszę na szybko ogarnąć. Ty no, Bartomeu, kup mi go. Wiem, że już to zrobiłeś, ale spełnij moje marzenie. Właśnie do rezerw zaraz na szybko wypierdzielę Busquetsa. Tylko kurde, no kontuzja.
Nie nazbieram na Halanda, no. Nie nazbieram i tyle. Wyjazd, chłopie, z klubu. Kurde, no przełożymy. Gdzie ja mogę jeszcze te pieniądze zarobić? Na tym netto. Zmęczony podróżą. Chłopie, co ty mi tu gadasz? Coutinho nie ma zainteresowania. Pedri. Może Rafinie sprzedam. Ale on by mi się tu przydał na Mezzalle, kurde. Jako rezerwowy. Semedo. Nie ma zainteresowania. No chyba, że Sergiego Roberto sprzedam, no. I tyle. I będę miał tego Semedo nieszczęsnego na prawej obronie. Całe życie. Ale dobra, no nie musimy wszystkiego przerabiać w pierwszym oknie już, nie? Możemy zagrać sezon i po sezonie resztę dokończyć po prostu. Będą budżety. No ale chcę tego Halanda koniecznie. Pensja Busquetsa pójdzie na pensję Halanda. Choć na razie nie pójdzie, bo Busquets nie chce odejść. Czy nie chce odejść? Kontuzjował się. Bartra, 40 milionów. Nie, no Bartra to już po drugiej stronie rzeki. Albo Roberto, albo Semedo trzeba wypierdzielić, no. Wocz może być rezerwowym, śmiało. W ogóle. Zagramy sobie ten mecz i pójdziemy oglądać wyścig chyba, nie? 6 milionów, no super. To jest ten nasz nowy rezerwowy podobno. Eric Garcia. Kana nie byłby do ściągnięcia. O, urodziny miałeś. Dobra, to zobaczymy na szybko ten mecz. Mateo Chrzawi szykuje się do debiutu w roli menadżera. Mam nadzieję, że sięgniemy po 3 punkty w pierwszej kolejce. Garcia gotów do wypożyczenia. Zabierzemy go? Albo opóźnij, później zdecydujemy. Na drugim streamie dzisiejszym. Po wyścigu pewnie zrobimy. Albo wieczorem, albo coś takiego. Kolejnego streamika. Fajnie się siedzi, nie? Także łapeczki w górę zostawcie, jest 350 osób, tak z 200 jakby było, to by było zarąbiście, powiem wam. Za te 2 godzinki, które tu spędziliśmy. Guardiol. No, będziemy szukać jeszcze później wieczorem. Najprawdopodobniej. Girona pokonuje Sociedad. Debiut. Pierwszy mecz La Liga sezonu 2020-2021. Czyli tego, który niedługo się już zacznie, nie? O, Semedo. 26 milionów. No to minimum, jakie bym chciał za Semedo. Jeszcze jest szansa, że jakąś dużą ofertę dostanę za tego Roberto, nie? Ale kurde, mielibyśmy już Halanda teraz, dzisiaj, tutaj, teraz, na zaraz. Mielibyśmy Erlinga Halanda, a tak mamy nic. No dobra, no to co? Ter Stegen, Longlet, Umtiti, Skriniar, Grimaldo, Roberto, Pjanic, De Jong, Milinkovic, Savic, Griezmann, Messi. Tak wygląda skład Barcelony na pierwszą kolejkę. No właśnie, tym bardziej, że no, Halanda mogą wykupić, a on do Chelsea jak poszedł w przygodzie pana Chrzana, to kurde, powiem wam, że no, dostał złotą piłkę w 3. czy 4. sezonie, no. Ja bym to widział, takie trio u mnie. Jest tu taka Fuza Kubo. Nasz niewierny, kurde. Barcelonista. Z Paco Alcacer. Też były piłkarz Barsy. Gra bez piłki 18. I Bora. Pau Torres też jest opcja na środkowego obrońcę.
grającego piłką. O, z klubem Kobiego gram rzeczywiście. Dobra, no to gramy. Pierwsza kolejka. Atletik przegrywa z Getafe. Grubo. Żebyśmy zaraz nie przegrywali z Villarreal. Sparingi sparingami, ale wiadomo. Kokleo. No i odbiór Milinkowicza-Savicia. Jakie przyspieszenie naszego pomocnika. Milinkowicz-Savic. Chłopie. Można było to lepiej wykończyć, ale brawa za całą akcję, za całokształt. No właśnie, do Chelsea bardzo często Haaland przychodzi, a teraz, kurde, miałbym minimalnie trochę więcej pieniędzy. Minimalnie więcej pieniędzy i już byśmy mieli go zaklepanego. No. Kwestia jednego transferu. Nie, Migierka nie ścina. Roberto. Messi. No nie będzie pierwszego gola ligowego w tym sezonie. Na razie. Jeszcze obiad sobie zdążę zjeść, bo wyścig się zaczyna 10 po, nie? No i do przerwy 0 do 0. 6-4 Messi, 6-4 Griezmann. I znowu Barca. Grimaldo, nie wiem czemu nie przejął tej piłki, tylko ją od razu oddał. De Jong. Longlet. Ej, do Ter Stegena, no kurde. Ładnie, Roberto. Tu czeka Messi. Jest Messi przy piłce. Messi. I faulowany. I kurde, tylko Messi mi tych karnych nie strzela. No dobra, no to jest Messi, no. Messi idzie na obniżkę pensji? Zaraz zobaczę. Jest gol, dobra. Messi, w zamian za tego karnego może obniżymy ci pensję, co? Nie! Jezu, prawie zwolniłem go z kontraktu. Opie. Ty, rzeczywiście schodzi z pensji. Tylko żeby mi godnik nie podpierdzielił za tą klauzulę. Damy mu klauzulę odejścia w razie spadku za free. Ty, chyba mi go nie wykupią, nie? Byłby przypał. Ty, to jest prawie połowa pensji w dół. Całkiem obiecujący początek. No Messi, ja nie mam tutaj, no... Opie. O, procent kwoty od sprzedaży 50, bo i tak cię nie sprzedam. Wyrównanie do najwyższej pensji, bo na pewno nie ma. Nie ten. Cię nie. Na pewno nie zatrudnę nikogo droższego. Dobra, stanowiska się zbliżyły. To więcej premii za lojalność, co? Jesteśmy blisko porozumienia. Ale zarobiście, dobra, to dla agenta 1,5. No i masz za występ te 200 tysięcy, no. Kurwa, no. Ale dobra, ale dogadamy się z nim. Dogadamy się z nim na bank, nie? Może z klauzuli trochę zejdziemy. 150, powiedzmy. Dobra, obraził się. Ale okej, ej. Dobra, 20 milionów może zaoszczędzimy. Jest 1-0. To może Fatiego zaraz wpuścimy za Griezmana. Ansu Fati. Fajnie, oni są przynajmniej ograni, bo grali na tej reprezentacji już oczywiście. Jordi Alba. Witamy z powrotem. No i ten Semedo, bo nie wiadomo kto odejdzie, kto zostanie jeszcze. To warto mieć wszystkich ogranych. Skromnie, 0-1. Ale dogadamy się wieczorem może z Messim na tą obniżkę. 2 minuty, kurde, i akcja. Zgubię punkty. Na bank. Ansu Fati. Do Messiego.
Leo Messi. Leo Messi 2-0. O, rewolucja rewolucją, ale Messi i tak zapewnia 3 punkty. Dobra. 2 gole Leo i żegnamy. Villarreal. 3 punkciki, pięknie. Brawo Messi. W nagrodę dostaniesz nowy kontrakt tańszy. Pjanic zadebiutował. Jak kilku innych zawodników. No to dobra, to na teraz byłoby to tyle i zobaczymy się po prostu później. Tak więc dziękuję za uwagę. Miłego wyścigu wam życzę, kto ogląda. Kto nie, to miłego dnia. I do zobaczenia trochę później. Siemandero, cześć.